Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy zdominowało posiedzenie Powiatowej Rady Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich w Brzozowie, które odbyło się 20 kwietnia bieżącego roku. Teoretyczne i praktyczne wskazówki przekazywali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z podstawowymi czynnościami ratującymi życie i zdrowie poszkodowanych w razie wypadku, urazu czy nagłego ataku choroby do chwili przybycia specjalistycznej pomocy medycznej. Zebrani uczyli się, jak postępować w przypadku krwotoków, utraty przytomności czy w innych sytuacjach potencjalnie napotkanych w miejscach publicznych. Przekazywał Pan dzisiaj bardzo pożyteczną i przydatną wiedzę, chociaż nie wiadomo, czy kiedykolwiek wykorzystaną. Tak z Pana doświadczenia wynika, że ludzie rzeczywiście chcą być jak najbardziej uświadomieni w tym temacie, chętnie organizują takie spotkania, w których Pan uczestniczy jako wykładowca? Tak, zgadza się. Teraz ta mentalność ludzi się zmieniła zdecydowanie w stosunku do poprzednich lat i potrzeba teraz jest coraz to większa, coraz więcej ludzi nie boi się udzielać tej pierwszej pomocy, a poprzez takie kursy, nawet jakie dzisiaj tu były, czy szkolenia przeprowadzone, coraz więcej ludzi po prostu podchodzi chętnie do tych osób poszkodowanych, co jest bardzo, bardzo dobre. Akurat tu społeczeństwo zmienia się na plus. A jeśli no, nie mamy o tym pojęcia, nie przeszliśmy takiego szkolenia jak Panie dzisiaj, jak się zachować, widząc leżącego człowieka na chodniku na przykład? Oczywiście podchodząc do takiej osoby poszkodowanej, musimy sobie sprawdzić na początku, czy on jest przytomny, czyli podchodząc do niego głośno go pytamy, zadajemy mu pytania, czy nas słyszy, klękając obok niego, później klękając sobie już na dwa kolana, odchylamy mu głowę do tyłu, żeby po prostu sprawdzić, czy on jest, czy oddycha. Jeśli oddycha, układamy go w pozycji bocznej, bezpiecznej. Jeżeli nie oddycha, no to przystępujemy do reanimacji. Jeśli mamy przed sobą zakrwawionego, poszkodowanego, jak postępujemy? Przy zakrwawionym, poszkodowanym zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby się w jakiś sposób zabezpieczyć przed tą krwią, przed tymi płynami ustrojowymi. W tym momencie najczęściej zakładamy opatrunki osłaniające, gdzie po prostu przykładamy jałową gazę na ranę, na miejsce krwawienia, unosząc kończynę na przykład powyżej poziomu serca i w tym momencie już jest udzielanie tej pierwszej, najważniejszej pomocy. Pierwszą pomocą jest już samo zadzwonienie na telefon alarmowy. W jaki sposób przekazywać te informacje, żeby jak najszybciej to uczynić, żeby one były jak najbardziej efektywne? Na samym początku musimy zawsze pamiętać o tym, żeby powiedzieć, w jakim miejscu się znajdujemy, gdzie jesteśmy. Dlatego, że nieraz te telefony nam, bateria nam padnie i w tym momencie, jeśli my na przykład zaczniemy od tego, że przedstawimy się, gdzie jesteśmy, albo powiemy tylko, co się stało, pogotowie, dyspozytor nie będzie wiedział, gdzie wysłać zastęp straży pożarnej albo gdzie wysłać karetkę pogotowia. Natomiast jeśli na samym początku, to trzeba zacząć od tego, że mówimy, gdzie jesteśmy, jaka miejscowość, dokładną lokalizację miejsca zdarzenia, później ile jest osób poszkodowanych, co się stało, czyli jaki jest mechanizm urazu, czy jest to pożar, czy jest to wypadek, czy jest to na przykład zwykłe omdlenie i na samym końcu dopiero będziemy się przedstawiać. Na jakie numery najlepiej dzwonić? Ja jestem zwolennikiem numerów starych, czyli dziewiątek, wiadomo, policja 997, straż pożarna 998 i 999. Aczkolwiek obowiązuje numer 112, ogólnoeuropejski numer, na który też można dzwonić. A spotkał się Pan z takim przypadkiem, że przyjeżdżając na akcję, ten poszkodowany został rzeczywiście uratowany, uratowane zostało jego życie w tej pierwszej pomocy? Kilka razy tak, aczkolwiek to nie zdarzało się, ja nie byłem wtedy funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, tylko byłem w cywilu przejeżdżając, tak zdarzyło mi się kilka razy, że widziałem jak osoba cywilna udzielała pomocy i ta osoba poszkodowana została uratowana. A sam znalazł się Pan w takiej sytuacji, żeby udzielać gdzieś w terenie pomocy pierwszej? Tak, ja już miałem kilka takich sytuacji, akurat mam takie szczęście do tego albo nieszczęście, że bardzo często natrafiam na różnego rodzaju wypadki czy na takie zdarzenia i bardzo często też zdarza mi się udzielać tej pierwszej podstawowej pomocy.
A strażacy w ogóle udzielają często tej pierwszej pomocy, przyjeżdżając na miejsce zdarzenia? Bardzo często. Tak naprawdę teraz jest dużo więcej wypadków niż pożarów i teraz tej pierwszej pomocy, naprawdę tak kwalifikowanej pierwszej pomocy, to jest nasz chleb powszedni. Cały czas działamy w tym zakresie. Ponadto omówiono sprawy organizacyjne związane z bieżącą działalnością Powiatowej Rady Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich w Brzozowie, m.in. dotyczące uroczystych obchodów 150-lecia istnienia kół gospodyń wiejskich w Polsce. Jaką rolę odgrywa Powiatowa Rada Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich w Brzozowie? Koordynujecie działania kół w poszczególnych gminach, podejmujecie jakieś inicjatywy, które później realizowane są w gminach poszczególnych? My, jak już powiedziałam wcześniej, zbieramy się tutaj już 5 lat, 5., 6. rok. Właściwie staramy się tak, żeby raz na kwartał się spotkać wszystkie panie z powiatu. Szkoda mi było, że tutaj wcześniej nie było coś takiego, a ja jestem w Regionalnej Radzie Kół Gospodyń w Jaśle. Tam pięknie się panie spotykają, na Krośnie, na Jaśle. Tutaj była taka jakaś pustka, taka ciemna dziura, więc panie oczywiście działały u siebie, pracowały, robiły co mogły, ale się tak nie integrowały w całość, nie wiedziałyśmy o sobie więcej. I taka powstała myśl, zaproponowałam, żeby tamta pani przewodnicząca pomogła mi tutaj zorganizować takie spotkanie. Oczywiście pierwsze spotkanie było 5 lat temu z panem starostą na czele, który objął nasz patronat, obiecał nam pomóc tutaj w spotkaniach, dając salę, za co mu serdecznie dziękujemy. I tak się właśnie od tamtego czasu spotykamy. Tematy ustalane są oddolnie, jakieś propozycje padają? Tematy czasem panie podają. Większość tak sama sobie jakieś, znając problemy pani czy nawet swojego koła, to tak czuję taki temat, staram się go realizować i w naszym kole w Haczowie i tutaj na powiecie brzozowskim, żeby po prostu wszystkie panie znały ten temat. Panie pracują w tych kołach, wiem, że często się zbierają, realizują tematy i problemy swoich miejscowości i starają się czynnie włączać w życie mieszkańców wsi. Koła gospodyń wiejskich mają 150 lat w tym roku, obchody jubileuszowe, no to wpisały się tak bardzo mocno w tę historię polskiej wsi. No tak, na pewno. 150 lat to już jest piękny jubileusz. Ja tak może na podstawie naszego koła, bo są zapiski, które prowadziły panie w latach wcześniejszych, bo nasze koło z Haczowa będzie za 2 lata obchodzić 110 lat, to też piękny jubileusz. I są też zapiski, co panie robiły w tym czasie. Wiem, że dawno, dawno, dawno temu to uczyły się po prostu nawet produkować rośliny. Nie wiedziały, do czego służą pomidory, jak się je, więc to, jak się ich spożywa. Jedli ludzie nawet zielone, bo myśleli, że tak trzeba. Więc cały czas była ta nauka, kształcenie i w tym też koła gospodyń mają swoją zasługę. Są jakieś wstępne ustalenia, wstępne daty co do uroczystych obchodów tutaj w powiecie brzozowskim? To tak. Tak, mamy już takie wstępne ustalenia. Byliśmy z panem sekretarzem Edwardem Sową u pana wójta w Norsu Gromali, bo tak tutaj wyszło, że w każdej gminie coś się działo dla powiatu. Zostały nam 2 miejscowości, Domarac i Noszczec, więc jakoś tak mieliśmy większy sentyment do Norsa, nie wiem dlaczego akuratnie. Może dlatego, że tam pan wójt jest znany, jest dłużej jako pan wójt na tym stanowisku. Lepiej zna może teren, nie wiem, ale tak wyszło, żeśmy tam się udali. Zgodził się bardzo, chce się do tego włączyć i swoją gminę. Dużo nam podpowiedział i obiecał pomóc, więc tam mamy zaplanowane na 9 października